Dobry. Dobry. Tak, bez środka. Uważasz, żebyś nie spadł, znając tego farta. Dzień dobry, witamy Państwa na przedmeczowej konferencji prasowej przed jutrzejszym meczem towarzyskim Polska-Chile. Dzisiaj z nami selekcjoner Czesław Michniewicz oraz Krystian Bielik. Zapraszam do zadawania pytań. Iza Koprowiak, Przegląd Sportowy, Onet. Ja najpierw chciałam zapytać, jak pan traktuje ten mecz z Chile? Czy jest to taki, no, próba generalna, ostatni sprawdzian, więc pokazujemy wszystko, co mamy najlepsze? Czy jest to test może dla tych, którzy grali mniej, którzy albo nie grali wcale? Czy może jest to trochę mydlenie oczu rywalom, czyli Meksykowi? Dzień dobry, witam serdecznie. Wszystkiego po trochu. Po pierwsze, bardzo ważny mecz i kiedy reprezentacja gra, to nie ma nieważnych meczów. Zawsze jest to mecz bardzo ważny, zwłaszcza jak gra się u siebie. Oczywiście plany się pozmieniały, mieliśmy grać na Stadionie Narodowym, ale tutaj nie my zaniliśmy i też nie będę wskazywał winnych, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Przygotowujemy się do tego meczu najlepiej, jak potrafimy. Jaki to będzie mecz dla nas? Na pewno mecz pod kątem dania szansy tym, którzy mniej grali w ostatnim czasie w klubach. Mamy grupę zawodników, co do których jesteśmy przekonani, grają świetnie w klubach, grają też świetnie w reprezentacji, ale też mamy grupę zawodników, między innymi pięciu zawodników z pierwszego składu z meczu z Walią, którzy w ostatnim czasie od meczu z Walią mieli dużo problemów z grą. I to jest też między innymi mecz dla nich, żeby dali sobie i nam odpowiedź, czy w dalszym ciągu możemy na nich liczyć jako zawodników podstawowych, czy będziemy szukać alternatyw. Oczywiście dokonamy sześciu zmian w tym meczu, będzie też taka grupa, która z założenia nie zagra w tym meczu, będzie to pięciu zawodników, którzy nie wystąpią w tym spotkaniu. Już wprowadziliśmy dla nich protokół Katar. Stosujemy specjalne zabiegi cieplne na organizm, ale też trening specjalny, który odbędzie się jutro też tutaj na Łazienkowskiej do południa, połączony tutaj z innymi zajęciami. I oni będą wśród zawodników rezerwowych, bo możemy zgłosić 26 zawodników, ale nie będą brani tak na dobrą sprawę pod uwagę do gry w tym spotkaniu. Także taka grupa zawodników będzie. Jutro się dowiecie, bo do obiadu wszystko jest ustalone, po obiedzie może się zmienić, także na razie jest tak jak jest. Pięciu zawodników nie jest brane pod uwagę do tego meczu. To ja bym jeszcze o te personalia popytała, bo pan wiadomo, że nie powie nam tej podstawowej jedenastki, ale jest dwóch piłkarzy, których czasem pan zdradza, czy zagrają, czy nie zagrają. Wojtek Szczęsny i Robert Lewandowski. Czy możemy się spodziewać w podstawowym składzie? Ja myślę, że którego z nich możemy się spodziewać. Krystian, to jeszcze pytanie do ciebie mam. Ty ostatnio w reprezentacji grałeś w marcu. Od marca ci tutaj nie było. Trochę czasu minęło, dużo czasu minęło. Na ile ty to odczuwasz, jak przyjechałeś? I na ile dla ciebie mecz z Chile jest ważny właśnie w perspektywie meczu z Meksykiem? Na ile chcesz zobaczyć już tak na żywo, jak to wygląda na boisku? Dzień dobry wszystkim. Dobrze być z powrotem. Dobrze widzieć chłopaków i być w tym gronie. W tym wąskim gronie. Ale to dla mnie nic nowego raczej. Tak jak pani powiedziała, no troszkę mnie tu nie było. To było spowodowane urazem kolana, po którym nie ma za bardzo śladu już. Dziękuję bardzo. Mecz z Chile dla mnie, jeżeli zagram od pierwszej minuty, jak najbardziej traktuję to jako osobiście następny mecz dla siebie, dla reprezentacji. Podchodzę do tego jak do każdego meczu, chcę zagrać jak najlepiej, chcę pokazać swoje możliwości i przygotować do tego, co na nas czeka w Katarze. Także mówię, tak jak trener powiedział, będzie dawał szansę innym zawodnikom. Mam nadzieję, że dostanę też tą swoją szansę i pokażę, na co mnie stać. Dzień dobry, Adrian Melnik, TVN24. Tutaj panie selekcjonerze, jestem, witam. Będę miał dwa pytania. Pierwsze do pana trenera. Chciałem zapytać właśnie, czy wszyscy kadrowicze są zdrowi, czy nikt nie narzeka na uraz po wczorajszym treningu, no i też pozostała ta grupa, która w hotelu została, która wiadomo wczoraj dolatywała, dojeżdżała do Warszawy. Odpukać nikt nie narzeka na jakiś poważniejszy uraz. Dbamy, chuchamy, dmuchamy na Michała Skurasia, który zszedł w ostatnim meczu ligowym i na pewno on będzie tym zawodnikiem, który nie weźmie udziału w środowym meczu. Chcemy go optymalnie przygotować już na piątkowe zajęcia
w Katarze. Nie ma ryzyka głębszego urazu, ale nie chcemy, żeby ten uraz się odnowił. A tak jak wspominałem, to boisko na Legii będzie bardzo wymagające i taki mecz dla takiego szybkościowca jak on, to byłby duży problem. Stąd też będzie trenował indywidualnie i dzisiaj, i jutro. Nie będzie trenował z drużyną, będziemy przygotowywać go do meczu, do piątkowego treningu. Dziękuję i Krystian, dzień dobry, pytanie do ciebie. Chciałem zapytać właśnie tutaj o cele, o to, jaka teraz atmosfera panuje w kadrze, jakie jest nastawienie, bo dzisiaj wiem, że kilku z was było właśnie na wystawie Polska na Mundialach, mogło podziwiać, zobaczyć to, jak wyglądało to kiedyś, jeżeli chodzi o naszych piłkarzy, o nasze tutaj sukcesy. Jakie właśnie jest nastawienie, jaka jest atmosfera w grupie przed właśnie jutrzejszym spotkaniem, ale też przed tym najważniejszą imprezą dla was sezonu, czyli Mundialem w Katarze. Jakie macie cele, jakie ambicje? Dziękuję. Atmosfera jest jak zawsze bardzo dobra. Myślę, że zawodnicy, jak i sztab jest bardzo pozytywnie nastawiony do tego, na to, co nas czeka. Myślę, że zawodnicy już powoli zaczynają żyć jutrzejszym meczem. Jeszcze nie mieliśmy jakiejś tam stricte odprawy na temat zawodników, jak będziemy grać, czego możemy się spodziewać. Ale myślę, że każdy zawodnik podchodzi do tego profesjonalnie i już z tyłu głowy ma, że jutro o 18 zagramy z mocnym przeciwnikiem i każdy zawodnik chce się pokazać z jak najlepszej strony, żeby jeszcze w tym ostatnim meczu zawalczyć o swoją pozycję, jeżeli chodzi o mecz z Meksykiem, czy o swoją pozycję na tym turnieju. Także myślę, że wszyscy podchodzą do tego pozytywnie. Jeszcze raz, ta atmosfera jest naprawdę bardzo dobra i wierzymy, że możemy osiągnąć sukces. Cele, ambicje na Chile, czy... No ambicje jak zawsze, no, nastawienie bojowe na Mundial, cele są takie, że tak jak trener Michniewicz powiedział, żeby wyjść z grupy, pokazać się jak z najlepszej strony, pierwsze dwa mecze, wiemy, że Meksyk jest tym bardzo ważnym meczem. To będzie, jeżeli uda się nam zdobyć 3 punkty, to na pewno to będzie bardzo dobry start i później czeka nas, można powiedzieć, troszkę gorszy przeciwnik, ale Arabia Saudyjska i mówię, najlepszy scenariusz to byłby wygrać z Meksykiem w pierwszym meczu i wtedy by nam troszkę to ułatwiło, ale no mówię, jeszcze to trzeba będzie pokazać dużo, będziemy musieli wykonać najpierw roboty na boisku i mam nadzieję, że nam się to uda i tak jak powiedziałem, będzie to udany turniej dla nas. Dzień dobry panie trenerze, Krzysztof Lech, TVP Info, tu jestem. Pytanie o zespół Chile, ale w kontekście Meksyku. Czy to jest dobry rywal, przeciwnik dla Polaków w kontekście tego przygotowania do pierwszego meczu na Mundialu? I drugi element, czy w związku z tak dużą imprezą nie obawiacie się jakiejś kontuzji, czyli nie będzie jakiejś takiej bardziej asekuracyjnej gry jutro? Ja myślę, że przeciwnik jest wymagający i odpowiedni na ten moment. Tak jak mówiłem, pochodzi z rejonu, skąd my z tymi zespołami będziemy z reprezentacjami grali. Także ten sposób grania, myślę, że w jakimś stopniu będzie podobny. On nie będzie taki sam, bo to są inni piłkarze, ale będzie podobny. Jeśli chodzi o kontuzję, no ryzyko kontuzji jest zawsze. I tutaj to jest najtrudniejszy element w pracy trenera. Może sobie coś zaplanować, a na końcu uraz wyklucza jednego czy drugiego zawodnika. I stąd też, mówiąc o tej piątce zawodników, która nie zagra w tym najbliższym spotkaniu, tego ryzyka chcemy absolutnie uniknąć. No ale ci, którzy grają, oczywiście są narażeni do urazy, ale nie zakładamy na odprawie mówić, że graj tak, żeby nie złapać kontuzji. Graj tak, żeby się pokazać jak najlepsze strony, a kontuzje to jak gdyby nieodłączny element futbolu. Oczywiście nikt sobie tych kontuzji nie życzy, ale ja nie myślę o kontuzjach przed meczem. Zakładam, że wszystko będzie ok, że zagramy dobry mecz i wszystko, co złe, będzie nas omijało. Hello, Mr. Good evening. Let me ask you one question in English, one each. First one to you. Daniel Chanona from Mexican television. So what was the first thing that you thought in the draw? Mexico in the same group. How can you describe Mexico as an opponent in the next World Cup? Rozmawialiśmy o Meksyku długo. Myślę, że w Meksyku jest podobnie. Też dużo się mówi, dyskutuje o Polsce, bo zawsze się dyskutuje o tym pierwszym spotkaniu i przy okazji właśnie pobytu już w Katarze, kiedy udało się
No, udaliśmy się na to losowanie, wylosowaliśmy Meksyk, rozmawialiśmy już z Meksykanami, rozmawialiśmy z dziennikarzami meksykańskimi o sile tej drużyny, o problemach tej drużyny i na pewno jest to świetny zespół, wielu piłkarzy grających w Europie, wielu piłkarzy grających na dobrym poziomie, chociażby Lozano, który na co dzień asystuje Piotrkowi Zielińskiemu, dwóch świetnych piłkarzy w Ajaxie Amsterdam, można by wymieniać. Oczywiście wiemy, że są też zawodnicy kontuzjowani, którzy walczą z czasem, wiemy o kontuzji skrzydłowego, zapomniałem nazwisko z prawej strony w Sewilli chyba grał. Korona, tak. Zapomniałem o nim. Wiemy o Jimenezie, wiemy o innych zawodnikach, ale mówię dzisiaj w dobie informacji, które łatwo uzyskać i bezpośrednio od ludzi, którzy opiekują się obserwacją, bo i Meksykanie obserwują naszą drużynę osobiście i my to samo robimy. Nasi skauci, wysłannicy są na tych meczach, na których mogą być. Podobnie będzie w Gironie w tym ostatnim meczu. Podobnie jest w Riyadzie, gdzie gra Arabia Saudyjska z Chorwacją. Meksyk gra ze Szwecją. Będzie od nas trener. Wiem, że od was z Meksyku też będą ludzie na naszym meczu. Myślę, że zarówno my, jak i Meksyk przed pierwszym meczem nie pokażemy wszystkiego. Spodziewam się różnych rozwiązań mylących, zarówno z naszej strony, jak i ze strony Meksyku. W tym ostatnim meczu liczę, że Meksyk nie zagra w optymalnym składzie, my też nie zagramy w optymalnym składzie, a dopiero za tydzień mniej więcej o tej porze poznamy optymalny skład dla nas i dla Meksyku. Pytanie pewno kolejne się nasuwa, kto jest faworytem. No, według wszystkich wyliczeń Meksyk jest wyżej w rankingu niż my, ale tak jak mówiłem, jako trener, Christian jako zawodnik wiele razy wygrywał, będąc niżej notowanym, ale też zdarzało się przegrywać, będąc wyżej notowanym z kimś słabszym. Dlatego to dla nas nie ma znaczenia, czy będziemy grali z Meksykiem, czy z kimś innym. Musimy zawsze być dobrze przygotowani, zawsze wierzyć w siebie, wierzyć w swój potencjał, wierzyć w drużynę, ale też z respektem i szacunkiem podchodzić do przeciwnika i taki respekt i szacunek mamy. Mam olbrzymi szacunek również do trenera. Wiem, że w Meksyku różne głosy krążą na temat selekcjonera, ale znam ten ból, także łączę się w ból razem z nim. Dziękuję. Thank you very much. And Christian, please. How many people from Mexico, how many players from Mexico do you know? And let me know why Mexico could be a good opponent in the next World Cup. You have said it will be the first match will be crucial. Why? No nie będę pana oszukiwał, że nie jestem jakimś tam, nie wgłębiłem się jakoś bardzo mocno w drużynę Meksyku. Oczywiście tak jak tutaj trener wspomniał o ich głównych, najlepszych zawodnikach, postaciach. Tak samo jak trener powiedział, trzeba podchodzić do nich z szacunkiem. To jest bardzo dobra reprezentacja, zazwyczaj grająca bardzo dobrze na dużych turniejach. I ja osobiście myślę, że będzie to oczywiście ciężki mecz, ale wierzę w to mocno, że pokażemy to, co potrafimy i to, jak dobrze potrafimy grać w piłkę i na koniec dnia to my wyjdziemy z tego meczu zwycięsko. Jeszcze raz powtórzę, są to bardzo dobrzy zawodnicy i musimy przygotować się w 100% na to, co nas czeka. Myślę, że pod kątem tego klimatu, który i zmiany klimatu, który nas czeka w Katarze, Meksykanie mogą być troszkę bardziej lepiej przygotowani niż my, ale tak jak trener powiedział, już dzisiaj zaczynamy przygotowywać się takim specjalnym treningiem do tego. Także, no mówię, będzie to duży challenge dla nas, ale wierzymy, że to my wyjdziemy zwycięsko, ale mówię, trzeba szanować drużynę Meksyku. Grzegorz Urbanek, Telewizja Polsat. Pytanie do pana selekcjonera. Czy ma pan już w głowie skład na ten pierwszy mecz z Meksykiem i czy ten jutrzejszy mecz z Chile rozwieje wiele wątpliwości, jest wiele wątpliwości przed tym pierwszym spotkaniem? I dopytam jeszcze o fakt do zmiany miejsca i trenowania reprezentacji i tego rozgrywania meczu ze stadionu PGE Narodowego na Legię. Czy to mocno skomplikowało proces przygotowawczy, to w jaki sposób drużyna właśnie przygotowuje się do mundialu? Czy to było duże utrudnienie dla was? Na pewno zmiana stadionu spowodowała troszeczkę zamieszania, bo w krótkim czasie trzeba było podjąć decyzję, gdzie ten mecz zostanie rozegrany. Wiemy, że z różnych względów logistycznych ten mecz musiał się odbyć blisko Stadionu Narodowego, czyli jedyne miejsce, gdzie się może to odbyć, to jest Stadion Legii, ale wiedzieliśmy też, że Stadion Legii już jak gdyby zakończył funkcjonowanie w tym roku i był poddany renowacji i przygotowaniu do kolejnej rundy, stąd też to boisko będzie bardzo trudne i nikt tego nie ukrywa, ale są warunki, jakie są, musimy to zaakceptować, ale na pewno te warunki, stan tego boiska, podobnie jak stan tutaj boiska treningowego, bo wcześniej mieliśmy trenować na Stadionie Narodowym, pewne korekty wprowadził. Myślę, że gdybyśmy grali na Stadionie Narodowym, to
tych zmian w postaci tych podstawowych zawodników szykowanych do meczu z Meksyką byłoby zdecydowanie mniej. A tak z uwagi na to, że to ryzyko kontuzji się zwiększyło poprzez to, gdzie gramy, to musimy tego starać się uniknąć. Jeśli jest taka możliwość, mamy 26 zawodników, nawet 27 Kacper jest Tobiasz, który może też być zgłoszony. Jeśli nic się nie zmieni, to Michał Skóraś będzie poza kadrą 26 zawodników, a Kacper Tobiasz będzie wśród tych 26 zawodników. Taka mała nagroda dla niego. Wiemy, że na Mistrzostwa Świata nie będzie go w tej kadrze meczowej, ale jutro ma szansę dostać koszulkę z orzełkiem, ze swoim nazwiskiem, mówię, dla niego na swoim stadionie. Wśród wielu pewno też sympatyków Legii, którzy przyjdą na to spotkanie. Będzie dla niego to bardzo miłe i to taki mały plusik dla niego. Jeśli chodzi o inne rzeczy, no w piłce trzeba być gotowym na ciągłe zmiany i nie można się nastawiać, że będzie na pewno tak, jak jest. Pan pytał o skład. Ja mam skład w głowie. Gdyby dzisiaj trzeba było ogłosić skład, za godzinę grać, to ja ten skład w głowie mam, ale ten skład może być jutro inny, pojutrze jeszcze inny. Także nie trudno się domyśleć, kibicując reprezentacji Polski, gdzie mamy spokój, a gdzie mamy jakieś dylematy, czy ten, czy inny zawodnik. I ten mecz Chile na pewno da nam kilka odpowiedzi. On nie wywróci tego składu do góry nogami, ale da nam też kilka odpowiedzi, kto może grać od początku, kto da dobrą zmianę, w jakiej kto jest dyspozycji, bo obserwując zawodnika w klubie, tak jak Zielińskiego czy Lewandowskiego, wiemy, w jakiej są dyspozycje, ale są też tacy, których w ostatnim czasie nie można było obserwować i to jest dla nas też taki challenge, o którym tutaj Krystian wspominał. Roman Kołtuń, Prawda Futbolu. Ja pierwsze pytanie mam do Krystiana. Krystian, widziałem to zestawienie numerów i przypisana jest do ciebie szóstka. Czy ty się czujesz taką prawdziwą szóstką? Czy to jest twoja pozycja? Nie wiem, Tomek Hajto ostatnio mi mówił, że docelowo widziałby cię na środku defensywy, bardziej w roli środkowego obrońcy. Natomiast tak popatrzyłem na protokół naszej reprezentacji, jeśli chodzi o numery. Ósemkę ma Damian Szymański, dziesiątkę tradycyjnie Grzegorz Krychowiak, dwudziestkę ma Piotrek Zieliński, nie wiem, Sebastian Szymański chyba dziewiętnastkę, z tego co pamiętam. Natomiast no, ty masz tą szóstkę, czujesz się taką szóstką i ta misja Katar dla ciebie będzie pod kątem tej gry na pozycji numer 6? Numer 6 tak po prostu się nazywa, ta pozycja. Niektórzy nazywają ją numerem 4, niektórzy numerem 6. Zależy jak to woli. Jak najbardziej czuję się defensywnym pomocnikiem. Grałem jako środkowy obrońca dla reprezentacji U21. Ostatni raz na środku obrony zagrałem 45 minut ze Szkocją, kiedy wszedłem za Bartka Salomona. Ale jednak w klubie gram zazwyczaj na pozycji środkowego pomocnika, tego defensywnego, bardziej cofniętego. No, otrzymałem taki numer, jak najbardziej pojawił się uśmiech na twarz, bo jest to miłe. Nie wiem, kto decydował o tych numerach, czy trener, czy to po prostu tak wyszło. Taki jedyny wolny, wiesz? także czuję się szóstką reprezentacji Polski, dostałem taki numer. Wiem, że zazwyczaj chyba Jacek Góralski grał z tym numerem na plecach. Ja często był rotowanym, raz miałem 15, 16, 2. Także byłoby miło, zrobię wszystko, żeby ta szóstka została u mnie na plecach jak najdłużej. Trenerze, to ja mam jeszcze jedno pytanie. Ktoś dziewiątko. Dokładnie, chciałem nawiązać do dziewiątki. A właśnie, jaka zasada była tych rozdzielania tych numerów? Zasada jest prosta, tym się kitman nasz zajmuje. Są stałe numery tych stałych zawodników, którzy są w kadrze od dawna. Oni mają pierwszeństwo, mają swoje numery. I ci nowi, którzy dochodzą, czy to na to zgrupowanie, czy wcześniej, zostają numery do wyboru. Tutaj akurat było ograniczenie do 26, także można było takie numery wybrać. Pocieszające jest to, że już na jutrzejszy mecz i na wszystkie mecze mistrzowskie na mistrzostwach w Katarze nie trzeba będzie nikogo wysyłać na trybuny, wszyscy mogą siedzieć na ławce i to jest taki właśnie jeden ból głowy dla trenera mniej. To ja jeszcze takie pytanie dotyczące, bo tu trenerze wypowiedzi dla dziennikarza z Meksyku i dla nas troszeczkę takiej jest mgły, jeśli chodzi o... Wiadomo, znamy hasło, znamy hasło tego meczu, rozumiem, natomiast jest trochę mgły. Przeczytałem bardzo uważnie wywiad z Robertem Lewandowskim, który udzielił przy okazji Złotego Buta. Robert był bardzo pytany gruntownie, nie przez nas polskich dziennikarzy, a przez zagranicznego dziennikarza o Mundial i różne kwestie. I on powiedział, specjalnie spojrzę w kartkę, żeby nie przekształcić cytatów. W finałach Mistrzostw Świata ważne, aby doskonale wiedzieć, jak chce się zagrać. Gdy cały zespół daje radę, to samemu łatwiej coś zdziałać. To mam pytanie, my już wiemy dokładnie, co chcemy zagrać, bo tak widziałem, że
miałeś różne myśli, jeśli chodzi o taktykę. Ja wiem, że nie lubisz pytania o system taktyczny, ale też odnosząc wrażenie w wypowiedzi publicznych w czwartek, że no, trochę zmieniało się twoje nastawienie, jeśli chodzi o taktykę w stosunku do tego, co zagraliśmy we wrześniu. Ja myślę, że nasze ustawienie na Meksyk, bo to jest ten mecz najbliższy po Chile, ono nie będzie różne w stosunku do tych ustawień, w których reprezentacja grała. Na pewno nie zagramy w żadnym ustawieniu, w których nigdy wcześniej nie graliśmy. My graliśmy w różnych ustawieniach, niektórzy robili z tego zarzut, a ja robię z tego atut, że potrafimy dostosować się do odpowiedniego momentu, w którym jesteśmy. Mówiłem wcześniej o Kubie Kamińskim, mówiłem o Skurasiu, że wcześniej rozpatrując ich w marcu, w ogóle o nich nie pytaliśmy. W czerwcu już był Kamiński, we wrześniu pojawił się już Skuraś, czyli o tych skrzydłach, o których mówiliśmy, graliśmy z wahadłowymi, bo tych skrzydeł nam brakowało. Dzisiaj mamy wybór. Mamy wybór w postaci skrzydłowych. Frankowski może być skrzydłowym, Zalewski może być skrzydłowym i skorzystamy z tego, co mamy. Ja nie przywiązuję się do jednego ustawienia, bo ono by było dla nas dużym ograniczeniem. Gdybyśmy cały czas chcieli brnąć w jedno ustawienie, to kontuzje by wymuszały grę na pozycji, ktoś na tej pozycji nie gra, tak? Będą grali ci, na których grają najczęściej na swoich pozycjach i to myślę, że będzie naszą siłą, bo też mamy, jeśli byśmy grali na skrzydłowych, mamy możliwość zamiany tych skrzydłowych, bo tak jak mówiłem, te warunki będą kluczowe. Profesor Chmura cały czas o tym mówił, że nikt z nas nie wie, jak organizm zareaguje. Każdy organizm może zareagować różnie i tutaj wszystkie elementy taktyczne, jeśli chodzi o pressing, kiedy ten pressing stosować, jak często i tak dalej. Nikt z nas nie wie, czy ten organizm wytrzyma. To tak jak za szybkie tempo podyktujesz w biegu maratońskim i po 20 km schodzisz do bazy, nie wytrzymałeś, a wydawało ci się, że wszystko ok, a warunki ciebie zmieniły. Także ja powiem tak. Zagramy w optymalnym ustawieniu, w optymalnym schemacie taktycznym, a to będzie schemat, który się już kiedyś w reprezentacji pojawił. Ja nie twierdzę, że to jest ten, który będzie jutro, czy to był miesiąc temu, czy w marcu. Jeden z tych. Jak graliśmy ze Szwecją, to też graliśmy w innym schemacie taktycznym niż ze Szkocją. I tam też między innymi Krystian grał jako środkowy obrońca z konieczności, a ze Szwecją zagrał zupełnie na innej pozycji i mając obok siebie też innych zawodników. Także jak zawodnik jest w formie, to każde ustawienie mu pasuje. Optymizmem powiało, widzę. Głowa do góry, górę serca. Analizują. Są korda. Analizują. Bartosz Golub, polskieradio24.pl. Chciałbym zapytać o stałe fragmenty gry, bo dzięki właśnie stałym fragmentom gry na ostatnich mundialach ostatnie 5 goli strzeliliśmy. Czy szykuje pan, jeśli chodzi o rzuty sztuczki wolne i rożne, coś specjalnego? Czy i ile zajmą przygotowanie właśnie tego elementu gry, jeśli chodzi o... Szykujemy 3 strzały w poprzeczkę, 2 słupek i 2 dobitki. Nie, oczywiście, że szykujemy. Każdy zespół to szykuje, ale... Biorąc pod uwagę czas, w którym się znajdujemy, wczoraj trenowaliśmy w niepełnym składzie, dzisiaj potrenujemy tylko godzinę, bo po nas chodzi Chile, no i warunki są takie, jakie są, to na pewno nie poświęcimy temu dużo czasu przed jutrzejszym spotkaniem, ale już w Katarze tak, mamy opracowane stałe fragmenty gry pod każdego przeciwnika, pod ustawienie, które stosują, podobnie robią inni przeciwnicy, my tutaj prochu nie wymyśliliśmy, ale mając między innymi takich zawodników jak Krystian Bielik, bo łatwo sobie przypomnieć sytuację w meczu z Belgią, gdzie strzelił bramkę na U21 na finałach, strzelił bramkę też głową w meczu po rzucie rożnym w Chavez z Portugalią, mając takiego zawodnika dobrze grającego, te stałe fragmenty gry można dobrze rozegrać. Mamy piłkarzy, którzy dobrze grają głową, mamy piłkarzy, którzy potrafią zagrać w odpowiednie miejsce i też mamy pomysł na to, jak te stałe fragmenty gry udoskonalić, przećwiczyć. Nie w takim czasie, jakbyśmy to chcieli temu poświęcić, bo tak jak mówiłem, tego czasu nie ma, ale zaznaczymy oczywiście, co chcemy robić, jak chcemy robić. Nie idziemy na żywca nieprzygotowani. Jeszcze pytanie do Krystiana. Jak już było powiedziane wcześniej, dawno nie było ciebie na kadrze, wiadomo, kontuzje, trudny okres pod tym względem, ale mimo wszystko, jeżeli patrzy się na jakieś typy ekspertów czy kibiców, to w prawie każdej podstawowej jedenastce figurujesz. To dla ciebie dodatkowa motywacja, czy nie zwracasz na to uwagi? Dochodzą do mnie takie słuchy, że dziennikarze, gdzieś eksperci stawiają na moją osobę w środku pola. Jest to miłe. Ale nie zastanawiam się za dużo nad tym, staram się, skupiam się na swojej pracy. Przez ostatni czas skupiałem się na graniu w Birmingham i pokazywaniu, że po kontuzji nie ma śladu i myślę, że wskoczyłem na swój wysoki poziom. Tych meczów było naprawdę dużo w krótkim okresie czasu i uważam, że fizycznie naprawdę jestem w dobrej formie, także tutaj trener będzie decydował o wyjściowej jedenastce.
ja zawsze powtarzam, że nigdy trenera nie zawiodłem i wierzę, że w tej wyjściowej jednostce to ja się pojawię. Też ja mam dwa pytania. Pierwsze, Kuba, do ciebie. Czy wszystkie bilety zostały sprzedane na jutrzejszy mecz? Czy... Nie mam tych informacji. Jeszcze dzisiaj nie masz informacji. To miałbym nadzieję, że tak. To Krystian, do ciebie pytanie właśnie. Jak wy będziecie się czuć, kiedy zagracie tutaj przy pełnych trybunach, kiedy właśnie poczujecie to wsparcie 12 zawodnika, jakim są właśnie kibice, no bo to jednak będzie ostatni mecz tutaj w Polsce. Widzimy pod hotelem, że coraz więcej kibiców się pojawia. Podejrzewam, że w momencie waszego wyjazdu na lotnisko w czwartek, to ładny kordon uda się utworzyć, który będzie na pewno was wspierał, dodawał otuchy. Także chciałem zapytać o te pożegnanie jutro przy pełnym stadionie. Jakie to będzie dla was? Dziękuję. No zawsze kibice reprezentacji Polski są tym 12 zawodnikiem i mają wyczucie, kiedy potrzebujemy ich wsparcia podczas meczu. Także no, są na pewno dla nas bardzo ważni i jutro jest to mecz towarzyski, ale zawsze jest miło, kiedy stadion jest wypełniony i słychać naszych kibiców, jak śpiewają, jak dopingują. I tak jak powiedziałeś, nie wiem, jak to będzie wyglądać na lotnisku, ale będzie to na pewno miłe dla nas, miłe pożegnanie i jeżeli dużo osób się tam zbierze, to to dostaniemy takiego dodatkowego kopniaka w pupę i mam nadzieję, że to nam doda siły i pojedziemy do Kataru i tą energię, którą otrzymam od kibiców, przełożymy na boisko. Jeszcze tylko dodam, że lecimy z wojskowego, także nie spodziewa się tego. Tak, okay, może jeszcze jedną kwestię wyjaśnię, bo w planach było, pan pytał, któryś z kolegów, o tę zmianę planów. Mieliśmy w planach też zagranie meczu towarzyskiego z Legią CLJ, ale to miał być mecz w specjalnej scenerii na Stadionie Narodowym. Później już się nie udało tego przeprowadzić. Myśleliśmy o tym, żeby zagrać też w LTC, ale z racji tego, że musimy punktualnie o 14 wylecieć, nie zgrało się to czasowo. Nie zdążylibyśmy wszystkiego zrobić, to co mamy do zrobienia. Stąd też czwartek będzie tylko treningiem regeneracyjnym w hotelu, na obiektach siłowni i wszystkich tych pomieszczeniach spa i stamtąd koło 13-12.30 po obiedzie wyjedziemy już na lotnisko. Także szkoda bardzo. Myślę, że to ciekawa gra była dla nas i dla juniorów, ale może następnym razem. Dziękujemy za udział w konferencji. Zapraszamy na trening o 17.15 minut otwarty.